serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Temat, o który bardzo często mnie pytasz: Justyna, czy możesz polecić kosmetyki koreańskie z Hebe? W związku z tym usiadłam, przejrzałam wszystko, co było dostępne na stronie i mam dla Ciebie mini listę. Natomiast muszę przyznać, że było mi dosyć ciężko. W bardzo wielu jakby produktach znalazłam no to, że jeszcze tam mikroplastik, że silikony, ale niestety alkohol denat. W związku z tym, no nie było to dla mnie łatwe zadanie, muszę Ci się przyznać, że spędziłam na tym sporo czasu, więc bardzo Ci poproszę oczywiście o serce w komentarzu, żebym wiedziała, że tutaj ze mną jesteś. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że tak jak zawsze, to nie jest porada lekarska, tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Dlatego zaczynamy. Które produkty koreańskie z Hebe polecam? Pierwszym produktem, o którym chciałam pomówić, co prawda nie będzie to produkt wegański, bo będzie to produkt ze śluzem ze ślimaka. Jest to benton, jest to snail bean, nawilżający, ujednający krem do twarzy. Tutaj musiałam sobie przeczytać nazwę, za 99 zł. I co my mamy w tym kremie? Przede wszystkim on jest tutaj dedykowany dla osób ze skórą trądzikową, ze skórą suchą. I mamy oczywiście niacynamid, mamy kwas hialuronowy, mamy olejek z żożoba, czyli oczywiście wygładzenie. No i mamy oczywiście, nie wspomniałam, niacynamid, oczywiście regulacja pracy gruczołów łojowych, w tym produkcji sebum oczywiście, kwas hialuronowy, głębokie nawilżenie, tak jak już wspomniałam przed chwilą, olejek z żożoba, czyli oczywiście wygładzenie. Mamy tutaj również mocznik, czyli co? Takie dogłębne nawilżenie. Teraz tak, ja Ci powiem, że ja osobiście jakby unikam takich produktów, gdzie tam występuje jakaś eksploatacja zwierząt, ale tutaj no mamy do czynienia z produktem ze ślimaka. Jeżeli chcesz, skorzystasz, jeżeli nie, to nie. Jedziemy dalej, produkt numer 2. Miałam okazję testować, właśnie kupiłam go w Hebe, pokazywałam Ci kiedyś na kanale. Jest to maska w płaście do twarzy z perłą z firmy Misha za 9,99. Jest to maska nawilżająca, jest to maska warta polecenia z tej firmy i powiem Ci, że jakbym miała okazję, kupiłabym jeszcze jedną, może jak będę w Polsce, to się skuszę. Produkt numer 3. Mamy tutaj do czynienia z kremem Benton z kakao i tutaj woda w tym kremie jest na 5. miejscu w składzie, także tutaj nie zaczynamy składu od wody. Mamy tutaj łagodzące stany zapalne, wspomagający gojenie się ran beta-glukan. Mamy również nawilżający kwas hialuronowy oczywiście. Przejdźmy teraz już do kolejnego produktu. Skin Food Black Sugar, czyli oczywiście złuszczająca maska. No i tutaj mamy do czynienia z cukrem trzciniowym. Mamy tutaj jeszcze olejek makadamia i nawilżający kwas hialuronowy oczywiście. Posłuchaj, ja wiem, że jakby lecimy tak bardzo szybko, ale no tych produktów, które jakby mam Ci do polecenia, nie jest aż tak dużo i nie chcę zajmować Twojego czasu. Musisz mi wybaczyć, więc kolejnym produktem już przechodząc będzie, no właśnie, to jest ciekawy produkt, bo to nie będzie kosmetyk, tylko to będzie gąbka konjac. Gąbka konjac, tutaj sobie zerknę, to jest firma Yasumi. Teraz tak, jakie mamy rodzaje gąbki konjac, która dla kogo, kiedy warto po nią sięgnąć, a kiedy niekoniecznie, ile razy w tygodniu ją używać, kiedy ją wymieniać, był na ten temat cały osobny film, do którego Cię zaproszę, on się gdzieś tutaj wyświetli nade mną. Kolejnym produktem będą Skin Food łagodzące płatki do twarzy o nieco kontrowersyjnej jak dla mnie cenie, ponieważ jest to 169 zł, natomiast tutaj będziemy płacić, no właśnie, za skład. Tutaj znów występuje beta-glukan, czyli łagodzi stany zapalne, przyspiesza gojenie się ran. Mamy tutaj również olejek oraz ekstrakt z marchewki, czyli oczywiście działanie regenerujące, ale również takie wyrównujące koloryt. Pojawi się również oczywiście nawilżający kwas hialuronowy. Za 39,99 możemy kupić benton żel kojący. I tutaj fajnie, bo producent nam pokazuje, że w składzie mamy aż 93% ekstraktu z aloesu, czyli właściwości łagodzące, nawilżające. Powiem Ci uczciwie, że ja po taki żel bym na przykład sięgnęła sobie po opalaniu. Także tu już zostawiam Ci jakby prawo wyboru, dla każdego co innego. No i ostatnim produktem będzie produkt, który zapewne widziałaś u mnie na Instagramie. Jest to maska również z firmy Benton za bodajże 19,99, nie, przepraszam, tutaj mam napisane 12,99. To jest również maska aloesowa Benton i ja ją serdecznie polecę każdemu, kto jest na
to stosuję obecnie kurację retinolem oczywiście. Jest to maska łagodząca, nawilżająca. Naprawdę będziesz zadowolona i uwielbiam osobiście, uwielbiam ten produkt i jego również dostaniesz w Hebe. Posłuchaj, to jest garstka produktów. Było ich zaledwie 8, a przejrzałam chyba 16 stron produktów. Zajęło mi to naprawdę dużo, dużo czasu. Mam nadzieję, że to docenisz. No niestety tylko tyle mi się udało znaleźć z takich produktów, które ja osobiście bym kupiła, bo nie polecę Ci nic, czego ja bym nie kupiła ze względu na skład. Mam nadzieję, że z tego skorzystałaś. Serdecznie Cię zaproszę, jeżeli masz problemy z dobieraniem pielęgnacji, do siebie na konsultację, oczywiście informacje w linku pod filmem. I zapytaj się, czy są jeszcze miejsca, jeżeli są, bardzo chętnie przyjmę Cię w swoją opiekę. A teraz jeszcze nie zapomnij, jeżeli chcesz działać przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo, działać oczywiście w taki sposób, żeby te zmarszczki nie tylko działać jakby przeciwzmarszczkowo, ale również wygładzić, pozbyć się podwójnego podbródka, ukształtować piękny owal twarzy, zaproszę Cię na www.zaszamoda.com, gdzie znajdziesz moje autorskie kursy tapingu twarzy, ale nie tylko. Jeżeli interesuje Cię na przykład pielęgnacja koreańska, a zdaję sobie sprawę, że tak, skoro kliknęłaś na to nagranie, dzielę się z Tobą również azjatyckim sekretem piękna, czyli piękno, oczywiście Azjatek, w tym Koreanek, jak to się dzieje, że mają tak piękną, gładką skórę, no właśnie, tą odpowiedź znajdziesz również na www.zaszamoda.com, możesz sięgnąć po mój autorski kurs Azjatycka tajemnica piękna i nie zapomnij pobrać darmowej lekcji tapingu twarzy oraz odwiedzić mnie oczywiście na Instagramie, gdzie pojawiają się zupełnie inne treści niż tutaj. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!